czy kolory różnią się, gdy jesteś bogaty lub spłukany? Przekonajmy się tego razem! Franiu, mamy tu paczkę! Szybko, Basiu, otwórz ją! Złote konfetti! To oczywiste! Basia stanie się bogata! Jej kolor to złoto! A jaki kolor ja dostanę? Daj mi to! Gdzie jest konfetti? Nie ma tu niczego poza skrawkami tektury! Więc wychodzi na to, że dziś Frania będzie biedna! Jej strój musi do tego pasować! Mamy w tej stylizacji 50 odcieni tektury! Nie drwij, Basiu! Zobaczymy, kto wygra! Dobrze, a co to? Kosmetyczka! Wow! Jeden dotyk przemienia ją w złoto! Magia bogactwa jest najlepsza! Ten pokój zdecydowanie potrzebuje więcej złota! Proszę bardzo! Łóżko Basi też zaraz będzie złote! To niesamowite! Nawet ściany wyglądają na drogie! O, to ty, Franiu! Podoba ci się mój pokój? Jasne! Chciałabym być otoczona złotem! Spójrz, Basiu! Wybacz, pokój Frani nie dostał żadnych drogich przeróbek! Jedynie tekturę! Co? To nie jest takie złe! Ten zegar i kaktus wyglądają stylowo! Podoba mi się! Teraz popracujmy nad łóżkiem! Tak, udało się! Ale tu jest przytulnie! O! Są też ściany! Tak lepiej! Wisienką na torcie będzie ten piękny portret! Jak uważasz, Basiu? To tekturowy szyk! Pisz ze mnie! Pieniądze nie są najważniejszą rzeczą w życiu! Ale tektura nie jest najmocniejszym materiałem! Musisz teraz dużo uważać! Nie jest łatwo być biednym! Chciałabym móc kupić sobie piękną sukienkę! Nowe rzeczy są idealne na odstresowanie! Ale nie mam żadnych pieniędzy! Peszek! Mam pewien pomysł! Papierowy koc jest lepszy niż nic! Może uda się coś z tego zrobić! Frania jest świetną projektantką! Nowa kraftowa sukienka sprawia, że dziewczyna czuje się o wiele lepiej! Chcesz iść na spacer? Ale świat jest taki niesprawiedliwy! Papierowa sukienka Frani staje się łatwym celem! Spokojnie, mała! Ale wyszukana kreacja! Zaraz będzie jeszcze piękniejsza! Dobra robota! Znikajmy stąd! Czemu wszyscy wokół są tacy okrutni? I co, że nie stać mnie na prawdziwą sukienkę? Ale dzisiaj Frania będzie miała farta! Wyglądasz wspaniale, panienko! Tak oryginalnie i twórczo! Mogę zrobić kilka zdjęć do magazynu o modzie? Jasne! Nie musisz się spieszyć! Może los uśmiechnie się do Frani! Basia zaraz wychodzi! Ale to wszystko jest nie tak! Dlaczego to nie błyszczy? Zabieraj to w tej chwili! Czy moja osobista stylistka nie ma lepszych pomysłów? Basiu, ta sukienka była na ciebie krojona! Wow! To klasyczny model! Przymierzę ją! No tak jest dużo lepiej! W tej sukience Basia czuje się, jakby była na szczycie świata! Ale musi być ostrożna! Jeśli wyjdziesz w sukni zrobionej z pieniędzy, musisz oglądać się za siebie! Wszyscy chcą być bogaci, ale pieniądze gustu nie dają! Mam dla ciebie prezent, Franiu! Podoba ci się? Bardzo! Jest taki szykowny! Ten moment musi zostać uwieczniony! Uśmiech! O, te buty są zrobione z czystego złota! Chyba są za ciężkie! Auć, to boli! O to chodzi! Teraz cała szkoła zobaczy tego złotego pranka! O nie! Ale Basia jest niepowstrzymana! Kilka minut później cała klasa wie o zawstydzeniu Frani! Cześć wszystkim! Co? Pokazałaś im ten filmik! Jesteś paskudną osobą! Lubisz psikusy, co? Zobaczymy, jak to ci się spodoba! Zamiast banknotów będziesz miała papierki! Basia jest coraz bliżej! Muszę stąd się wydostać! Moja torebka gdzieś tu była! Zaraz spóźnię się na zakupy! Kupowanie nowych ciuchów samo się nie zrobi! Muszę się spieszyć! Mają tu tyle różnych wdzianek! Ale ja wybieram tylko złote stroje!
Takie są zasady tego wyzwania. Teraz mogę iść do kasy. Basia jest największym VIP-em w mieście. Wszyscy są tacy mili. Oto twoje rzeczy, panienko. To też wezmę. Jest tego warte. Ile płacę? Tyle wystarczy. Obawiam się, że nie. Nie przyjmuję tektury. To oczywiste. To sprawka Frani. Pilnuj się, dziewczyno. Wrócę później. Chcesz coś do jedzenia, Franiu? Zobacz, co dostałam. W dłoniach Basi nawet słodycze zmieniają się w złoto. Co powiesz na kolejnego psikusa, kumpelko? Jeśli zechcę, mogę sprawić, że mój język stanie się złoty. Wow, daj mi spróbować. Przydałyby mi się złote łakocie. Ale nie można zmieniać zasad wyzwania. Wszystko dookoła Frani zmienia się w tekturę. To jest takie niesprawiedliwe. Chciałabym móc teraz wybrać się na Malediwy. Gorące słońce, złoty piasek. Jak mogłam zapomnieć? Teraz jestem bogata. Postanowione. Jadę na wakacje. A co z biletami? O nie. Ani jeden nie jest dostępny. Nawet w strefie ekonomicznej. Niczego nie wskuram. Muszę zrobić plażę w domu. Tak lepiej. To jest prawie tak dobre jak prawdziwa plaża. Twój koktajl, panienko. Świetnie. To było chłodne i odświeżające. Ale przydałyby się roślinki. Mówisz, masz. Oto mini palma na twoją sztuczną plażę. To jest takie relaksujące. Ale czemu nie czuję się wyjątkowo? Napraw to w tej chwili. Mamy dla ciebie magiczne pudełko. Niech pada! Bycie obrzydliwie bogatym jest niesamowite. Frania też wie, jak się relaksować. Miękki koc i ciepłe słońce. Czego chcieć więcej? Jest tu tak pięknie. Herbata na świeżym powietrzu smakuje bosko. Kocham pikniki. Oj, mam nadzieję, że nic nie spadnie mi na głowę. Przepraszam, to był wypadek. Poza tym, czemu leżysz przy śmietniku? Powinnaś o tym pomyśleć. Tak, to nie pachnie naturą. Powinnam poszukać innego miejsca do wypoczynku. Biednemu zawsze śmieci w oczy. Muszę iść do salonu piękności. I to najdroższego, jakiego uda mi się znaleźć. Panienko Basiu, może czasopismo? Chętnie. Co? Frania jest na okładce? To nie fair. Przecież właśnie Basia dostała złoto w naszym wyzwaniu. Wszystko, co najlepsze, powinno być moje. Niech Frania zazdrości. Cokolwiek panienka zechce. Zacznijmy od czekoladowej maseczki. Nie zostawi ani zmarszczki. Zrelaksuj się i odpręż. Oto Frania. Salon piękności jest poza jej finansowym zasięgiem. Więc Frania weźmie tylko przekąskę. Czekolada. To jest przepyszne. Franiu, czemu wyjadasz moją maseczkę? Dzięki za obiad, kumpelko. Jesteś paskudna. To wyzwanie jest takie stresujące. Co się dzieje? Ona zjadła moją maseczkę, dasz wiarę? Nie szkodzi. Panienko Basiu, pora na maseczkę ze złota. Brzmi luksusowo. Zaczynaj, kochana. Trochę tu i trochę tam. Wow, wyglądam pięknie. Złoto mi pasuje. Dziękuję. Chwila, musisz ją zmyć. Ach, ci bogacze. Gdy pieniądze nie spadają z nieba, musisz sama je zarobić. To będzie świetne miejsce. Nie ignorujcie mnie. Pomocy. Żadnej przynęty. I tak dzięki. Od razu widać, że ten koleś jest dość hojny. Proszę, biedaczko. Wow, to wiele. Policzmy je. Ale niestety okazały się być bezużytecznymi papierkami. Co teraz zrobić? Może spróbować malowania? To wygląda jak prawdziwe źródło pieniędzy. Wystarczy, by kupić drogi obiad w restauracji. Basia nie ma podobnie. Wyobraź to sobie. Możesz podnieść dowolny papier, na przykład zdjęcie. I od razu zmienia się w pieniądze. Z portretem. Hej, chciałam tylko zdjęcie. Ale to jest nawet ciekawe. Potrzebuję więcej fotek. Wow. Tak, udało się. Jestem najlepsza. Frani też kiedyś się poszczęści. Kasa. Skoro jest niczyja, to teraz będzie moja.
Idzie Basia. Patrz w swój telefon. O, co to? Dlaczego mam to na sobie? Gdzie jest moje złoto? Maje Frania. Teraz ona jest złotą panienką VIP. Wyzwania kolorów bywają nieprzewidywalne. Podobało ci się nasze wyzwanie? Którego koloru chciałbyś wypróbować? Bogatego złotego czy biednego koloru tektury? Daj nam znać w komentarzu. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych zabawnych skeczy od TrumTrum Select.